I to będzie piękny obraz dla naszego duplikanta. Będzie po prostu rewelacyjnie pasowało do obecnej sytuacji. Co my tu robimy? Czyli jeden wielki kleks. Hej, hej, witam was serdecznie w staniu, witam was w grze Oxygen Not Include. Dziś w odcinku chciałbym rozegrać pewną rzecz, mianowicie widząc po tym, ile tutaj produkuje wodoru i tlenu, to sądzę, że zrobiłbym odbicie lustrzane tej maszynerii i postawił ją tutaj. Jednakże boję się, że ta woda, którą tu mam, w końcu się skończy. I dlatego postanowiłem wykopać, aby się dokopać do tego zbiorniczka, tak, tutaj pięknie para wyciąga, dokopać i lecić w dół, dlaczego w dół aż tak głęboko i ten doprowadzić wodę, dlaczego w taki sposób, powiecie, mogłem przecież się kopać troszkę wyżej, a toż nie mogłem, słuchajcie, nie mogłem z prostego powodu, natrafiłem na drugi wulkan, tym razem wulkan złota, nie powiem, nie narzekam, jednakże jest taki haczyk z tymi wulkanami, taki haczyk, że na przykład tutaj mam miedzi 9 ton, ale jak pewnie już zwróciliście uwagę, mam tej miedzi o temperaturze 9 ton o temperaturze 900 stopni i nie mam zielonego pojęcia, jak mógłbym obniżyć tą temperaturę. Nie wiem, czy to jest po prostu w jakimś systemie wirówki chłodniczej, czy może po prostu wynieść ten metal tutaj i się wtedy schłodzi, bo w sumie mamy tutaj minus 30 stopni, a może wsadzić go wręcz tutaj do minus 111 stopni. To może jest jakieś rozwiązanie, nie mam pojęcia, ale wiem, że jeżeli to bym chciał, to musiałbym w tej części postawić gdzieś z automatykę związaną z, gdzie to jest, ze stacją, przepraszam, punkt kontrolny, na przykład tu bym sobie postawił, gaz tutaj by nie przeszkadzał, ten punkt kontrolny bym sobie tu postawił, tędy bym musiał iść tu, kazałbym mu to wziąć, później on musiałby iść tutaj, żeby to zanieść, tym z egzostroju. No to może jakieś rozwiązanie, tylko tak naprawdę nie mam pojęcia, czy to zadziała, zwłaszcza, że na przykład tu magazynu nigdzie nie mogę postawić. Więc może bym tutaj postawił ewentualnie, ale tu jest tylko 14 stopni, a tutaj może 21, może tutaj 25 stopni, może taką metodę przyjąć, bo tu temperatura, ok, wydaje się w porządku, jednakże no nadal nie mam żadnego rozwiązania dla tego, jak mógłbym to zrobić. I tak sądzę sobie, w sumie ewentualnie jakbym się tędy jeszcze przekopał, tu są bakterie, nie ma bakterii, to w sumie mógłbym zamknąć tu przejście i on zbudować ten egzostrój i musiałby wchodzić tędy i tędy. To jest pewien myk i chyba faktycznie do tego dojdę, tylko tak, ta woda pójdzie w dół, tu się porozlewa, pójdzie w dół, tu się porozlewa, a czyli w sumie może się tak rozlać, wiem, że oni będą narzekać, że tu wodę rozlewam i w ogóle, ale trzeba będzie chyba faktycznie tak zrobić, że tu się rozkopię. Czy może tutaj, żeby to spływało tak jak trzeba. Tu się rozkopię, bo to nie chcę, żeby tu popłynęło, tylko wręcz zupełnie w innym kierunku. Dobrze, w takim razie taki plan postanowiłem. Stacja, punkt kontroli, tylko to jest to, że to wymaga 100 miedzi. To raczej w tym momencie bym rozkopał, no właśnie, chyba tą na razie stację, bo i tak tutaj na razie nie robię żadnych rzeczy. Miałem rozkopać ten teren pod bakterie, żeby tych bakterii zlikwidować, ale na razie jest to dla mnie odrzuć i wybórz. Tak, jest to dla mnie całkowicie zbędny na razie system. Wybórz, dobra. I w takim razie biorę się, stawiam te dwa sprzęty tutaj. Mam nadzieję, że surowce wrócą tu chyba. Chyba surowce wracają w 100%, ale nie wiem. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo może się faktycznie mylę, że te surowce nie wracają. Mam nadzieję, że jednak te wracają i będę w stanie to ogarnąć. A póki co, jak jeszcze tam się nie ogarnęli, ja sobie tutaj porobię drabinki, tutaj będę kopać. Ogólnie jest dużo pracy przede mną, ale w takim razie ja biorę się za wiele rzeczy do kopania. A, jest tak jak mówiłem, widzieliście ten tunel tu? Tak, pewnie widzieliście, tędy ogólnie będzie prowadzona woda. Tak, tak jak już wspominałem, tak, chyba wspominałem. Dobrze, nie przedłużając, biorę się do... O, jak ładnie już zlewa, tylko niestety trochę ściekło w tą stronę. No niestety, będziemy teraz mocno mopować. Proszę mi to zmopować. Tak, tam jest zbyt dużo cieczy, a tu jest w sam raz cieczy. Czyli to trzeba zmopować. Nie ma zbyt dużej cieczy, proszę mi to mopować już. Nie ma tutaj żadnych plam. Tutaj też proszę mopować, ja wam dam zbyt dużo cieczy. Nie ma takiej opcji, żeby tej cieczy było zbyt dużo. Dobra, wysprzątają. No, jako tako wysprzątali.
Natomiast teraz tutaj damy drabinkę, żeby było przejście. A tu trzeba będzie stawić drzwi ręczne. Taki system. Tak, i tutaj damy zwykłą płytkę z tej strony i z tej strony. I proszę mi się to prytowo zająć. A jak tylko dostanę surowce na tę stację. Na stację? Tak, sprzęt. A już mam, super. Punkt kontroli ustawiam oczywiście w tym kierunku. Tu może być jeden. Jeden strój wystarczy. Czyli tu, żeby na tego kwiatka nie wyjść. I do atmostroju, tak. Rury do gazu tlenowe, to trzeba by tlen stąd pociągnąć. Most gazu. Wejście jest tu, wyjście jest tam. Tak, dobrze to robię? Chyba tak. Czyli tak, rura do gazu, proszę tu. Tu tędy idziemy. I proszę tu podpiąć. Tu oczywiście jeszcze prąd muszę podpiąć i będzie wszystko gotowe. Dobrze, moi drodzy, widzę, że wszystko już jest gotowe, jeżeli chodzi o zabudowę. Mam nadzieję, że to pozwoli mi, na przykład tutaj trzeba te drzwi oczywiście zamknąć, zamykamy, że to pozwoli mi zabrać tą miedź. Oj, na przykład będzie teraz erupcja wulkanu, już mamy 10 ton, jak to rośnie i to jest właśnie fajne. I tu zaraz będzie 11 tona, no i trzeba to po prostu wszystko pozabierać. I tak sobie patrząc, powinniśmy wszystko to wynieść tutaj, chyba tutaj jest taka temperatura. Magazyn 21 stopni na minus 22. No i oczywiście ustawiam medical metal rafinowany, czyli miedź, jako dziewiątka. Wiem, że ten metal tak samo mam ustawiony gdzieś tutaj w magazynie, tylko gdzie jest ten magazyn? Tutaj. Więc metal rafinowany oczywiście tu nie może być przetrzymywany. 70 kg. Albo nie, będzie, ale jako jedynka, więc tutaj nie będzie priorytetu na to. Bardzo fajnie. O, i przy okazji, stacja drukowania. Co my tu mamy? Buduje bada, pojedynczy uczeń, płuca nurka, niekulturowy, odporny na bakterie. Już po tych statystykach ich odrzucam, powiem tylko jakby mieli tutaj coś fajnego. No ale nie, ja szukam takich nocnych marków albo porannych ptaszków, gdzie mają dodatkowe bonusy do tego. Ale spoko, nic straconego, mamy glony, jest dobrze, więc lecimy dalej. I wiecie co, tak patrząc, tutaj gotowe? Chyba tak, gotowe, więc pasowałoby, żeby to teraz otworzyć. Tu jest zamknięte. Halo, miało być zamknięte. Dziewiątka, proszę to zamknąć. Ty, o to zamkniesz, prawda? Zamkniesz, to prawda? Ty idziesz z czymś, jakimś algamatem prawdopodobnie. Nic. A nie. Ty nie wychodź, ty nie wychodź. Ty porzuć swoje zajęcie. Idź, zrób coś innego. Proszę, tutaj żadnego algamatu nie nieść. A bo tu jeszcze jest jeden ten, no kurczę, no i po co oni tu wchodzą? Ja się pytam, po co oni tu wchodzą? Tutaj nie ma być przejścia. A ten ubiera strój, dobrze. Oj, ten zaprogramował, że już zamyka. Bardzo dobrze, i tak ma być. Ten otworzy i teraz to będzie zbierane. Dzięki temu strojowi, który właśnie ma na sobie, powinien nie doznać oparzeń, chyba że będzie bezpośrednio w okolicach wulkanu, no to wiadomo. Tak samo ten drugi wulkan miałem obłożyć analizą, zapomniało mi się, analizuj, więc proszę tutaj analizę wykonać, tu też trzeba to jeszcze wykopać, żeby też zaczął pluć tymi surowcami. I teraz jeszcze jedna rzecz mi świta, której dawno nie robiłem, w sumie chyba w ogóle której nie zrobiłem, mianowicie, znaczy dawno, priorytety, nie priorytety, harmonogram umiejętności, dawno mnie tu nie było i popatrzmy, save mode. No dobrze, spoko, fajnie, ale jakbym chciał, to on jest na granicy. Dlaczego chcę w tą stronę iść? Bo z tego coś sobie doczytałem, tak, tym razem doczytałem, byłem cwańszy. Chciałbym użyć tych, autozamiatarka, ale ona wymaga prostej rzeczy od mojego duplikanta, że musi umiejętność inżyniera mechatroniczna, bez tego, o i mamy tutaj nawet opisane, tu mamy dostarczanie generatorów, inżynieria elektryczna i tworzenie mikroukładów. A tutaj mamy szyn transportowych, no to już w ogóle, to muszę w tym kierunku iść. I się zaczynam martwić, bo oni są na granicy. Teraz tylko muszę dowiedzieć się dlaczego. Kopania, kreatywność, nauka, kuchnia. Muszę zobaczyć co jest powodem. A tutaj mamy, właśnie tego szukałem. Terrible Meal, jedzenie 0, Great Hall, Natural Reserve 6, Break Duplicant Skill. Wystrój na minus 1. I wiecie co? I chyba oni mają wszyscy wystrój na minus 1. No tak, oczywiście wystrój. Na przykład temu też bym chciał coś dać. On ma kopanie. Fajnie, że kopanie. No, aha, w sumie on by był, ale nie, on nie jest budującym. Kurczę, no i widzicie, to jest to, że im nie mogę teraz dawać kolejnych tych, bo oni zaczną się frustrować, że morale
tutaj wymagane są niższe, wyższe. Kurczę, tak nie może być. Jeżeli czerwone po prostu przekroczy, o, na przykład tu Marta przekraczy czerwone, zielone, więc ona będzie za to sfrustrowana. Tak nie może być. Więc im nie mogę nic dać raz więcej. Hodowla stworzeń, temu też nic nie mogę. Majsterkowanie, no nie będę ryzykował. No kurczę, badania terenowe, uprawa roślin. Ty kim jesteś w ogóle? Medycyna, rolnictwo, gospodarka, artetyka, nauka. Rolnictwo mógłbym ci dać, tylko nawet dwójkę, widzicie, on ma tyle punktów, że mogę to rozdawać na lewo i prawo, ale nie boję się, po prostu się boję. Mieszanie leków, medycyna, zwierzenie, ulepszenie, majsterkowanie, a pójdźmy w roślinki dla niej. Niech trochę nam pomoże, rolnictwo, siła, atletyka, maszynaria, gospodarka, roślinki, spoko, ale więcej jej nie dam, bo się boję, po prostu się boję, że będzie zaraz bunt ma tutaj kompletny u mnie. Tam mamy kopanie i tutaj bym chciał cię na maszynerii, dobrze. Harold, Haroldzie, ty masz tą stronę pociągnięte, ale tu nie masz nic. Podstawy sztuki, zastosowane grillowanie, może kolejnego kucharza? Co ty umiesz? Co ty umiesz? Atletyka, maszyneria, siła. Jak siła to konstrukcja, damy ci konstrukcję trochę. Katalina, ty badania terenowe, lekarz, lekarz uprawnienia, co byś chciała? Hodowla stworzeń, więc w tym stronę pójdziemy, super. I jeszcze mamy Mae, który w sumie jest dopiero chyba nowym. Tak, on, jemu nic nie dałem? Ulepszona nośność, dostarczanie 2 i już mamy wydane wszystko. Ale widzę, że to jest ogromny problem, dlatego też... dobra, wy sobie tu ćwiczcie, róbcie rzeczy. Tam idzie nam potem metal, mam się domyśleć. Harold idzie, o tak, Harold odważny, super. Zobaczmy, idzie potem metal. Tak, idzie, prawie dwie tony niesie. Kilograma? Kilograma, poczekajcie. Drabina, co ty tam, Harold, ile ty niesiesz? Swoją drogą, ile ty niesiesz tego? Prawie 2 tony. Ło, jaki ma udźwig. No słuchajcie, niesamowite. Dobra, idzie tam, gdzie właśnie tego to planowałem. Ale sami widzicie, że on niesie... gdzie to jest? On niesie... Właściwości bionie... To też tu widziałem. Gdzie ty to nie? Miedź. O temperaturze 915 stopni. W życiu by nikt tego nie przeżył. A tutaj mamy minus 32 stopni. I zastanawiam się, jak szybko będzie to malać. Ale maleć w stosunku właśnie do tej różnicy temperatur. Póki co jednak, ja tutaj miałem, zacząłem mówić, a mi przerwał Harold. Meble, meble. Chciałbym podnosić im jakość życia. Jakość życia, ale poczekajcie, ja wszystko zobaczę, jak ci to idzie. Ile będzie... No spada, spada temperatura i miejmy nadzieję, że się uda obniżyć temperaturę tego naprawdę do minimum. A jak nie, no to będę musiał szukać innego rozwiązania. Póki co jest jedna osoba, która ma to nosić. Jak tylko zniosą tam te tony miedzi, zamknę to wejście ponownie i wpuszczę ich tutaj do zbrojowni. Ale póki co, do zbrojowni, do chłodni. Póki co chciałem robić medycyna, meble, meble i tu mam pełno rzeczy, na przykład czyste płótno, płótno krajobrazowe. No i trzeba by zobaczyć efekt, wystrój 10, tu jest 10, tu jest wystrój 20. Na przykład takiego wystroju trochę im pododawać, żeby tutaj faktycznie się dobrze czuli u nas, bo tak widzę, że w sumie nie mamy nic z tym wystrojem zrobione. Dekoracje kątowe trzeba by pomontowywać, to może się wtedy zainteresują, że będzie ładniej. Koronkowa dekoracja, na przykład takie coś. To jest wystrój plus ten, zwłaszcza tu mamy taki magazyn. Trzeba trochę to ulepszyć, dodać różnych bloków metalowych, bloków do rzeźbienia. Płótno portretowe plus 10. Na przykład tutaj jakiś portrecik walnąć. O, na przykład tutaj portret damy. O, krajobrazowy. Krajobraz damy w tym miejscu, żeby się dobrze czuli. Tu damy czyste płótno. Tu damy portret. O, w tym miejscu damy portret. Jak ładnie będzie. I tu też w tej części... Tu może do magazynu, albo koło magazynu, czyste płótno, o, na przykład tu, żeby dobrze się czuli, żeby po prostu czuli się jak trzeba, a nie na zasadzie, no jesteś, bo jesteś, ale nic w sumie nie wnosisz, tak? Rzeźba, tutaj rzeźby, blok do rzeźbienia, o, na przykład taki mały blok do rzeźbienia, blok metalowy, blok marmurowy, no to powiem wam dać trochę tych bloczków, tutaj byłoby fajnie, naprawdę byłoby elegancko. Takie kątowe dekoracje trzeba domontować i ewentualnie koronki, o tutaj takie koronki porobić, proszę, już dekoracja będzie rosła w oczach, a nie jakieś
cuda nie widy. O proszę, świetnie, i teraz już będzie lepiej. I tu też zauważyłem, że trzeba by w końcu, bo stres jest na razie ok, ale widziałem podczas budowania, że ten stres trochę u nich rósł i to jest niepokojące zjawisko, bardzo niepokojące zjawisko do tego stopnia. Leci prąd, leci, dobra. Że trzeba by zastanowić się nad medycyną, a dokładnie nad stołem do masażu. A to może wyszukać stół do masażu, jeśli ich stres osiągnie granicę załamania, więc nawet będę mógł ich tutaj dać i sądzę, że to będzie dobre. Będzie to dobre rozwiązanie. Lekarza bym zrobił jednak w tej części, a tutaj dałbym ten stół do masażu, tylko nie wiem po co ta drabinka tutaj. Zresztą nieistotne. Medycyna, no farming question, czyli na przykład tutaj mamy, jest jakaś pomoc? Zobaczę co potrzeba mi na pokój szpital. Toaleta, stół, żadnych maszyn przemysłowych. Wyposażenie medyczne. A gabiny masażu? Stół do masażu, żadnych maszyn przemysłowych, elementy wystroju. Minimalny rozmiar 12 klatek. No to spoko, to zrobimy sobie tu centrum masażu. Centrum rekreacji. Miałem tutaj robić hodowlę, a może zrobić jeszcze inaczej. Wiecie co, zrobimy tak. Jak widzicie, udało się wszystko tutaj zbudować, zostało wszystko przeniesione i jest w porządku teraz. I mamy izbę chorych, i łóżko medyczne, i jeżeli spojrzeć tutaj, to mamy szpital. Tutaj za to mamy gabinet masażu, mamy obraz, który jeszcze nie jest pomalowany, czeka na save moda. 18 robota, żeby to wykonać. Postali nie potrafią po prostu. Wazon mi daje dodatkowe bonusy, no i stół do masażu. Oczywiście to światełko trzeba by wyłączyć, dopóki nikogo tu nie będzie tak naprawdę, więc proszę to wyłączyć. Wyłącz, tak, proszę to wyłączyć. A tutaj jeżeli chodzi o samą dekorację, materiał overlays, nie, wystrój. Tak, jak widzicie, podniosłem znacznie tą dekorację, jeszcze nawet widać 113 punktów, teraz już mamy tą maszynę, tylko jeszcze muszę tą gdzieś przenieść, ale już mamy 113 punktów, jest to porządnie zrobione. Tutaj mamy blok lodu. I tak naprawdę tylko chyba Save Mod ma talent do zrobienia tego, co tutaj jest. No niestety, Save Modzie czeka cię sporo rzeźbienia, jakby nie było. No i tylko pytanie, dlaczego ty w tym stroju chodzisz? Czy mi to wyjaśnisz? Nie wiem. Jeżeli chodzi o tutaj, zamknąłem część, bo i tak już tutaj miedź została zalana przez skałę magmową. No i po prostu nie widzę tego chłodzenia teraz. Mam 760 stopni. Bardzo powoli się to chodzi, bardzo. Nie widzę tego. Zastanawiam się, co by było, gdybym jakąś tą miedź wyrzucił z tego miejsca, czy by to szybciej się chłodziło. Zastanawiam się ogromnie nad tym, ale chyba nie, bo sam magazyn ma minus 26 stopni, a tu jest minus 16, to na to samo wychodzi. Jeżeli macie jakieś porady, w jaki skuteczny sposób schłodzić taką miedź, to bardzo proszę, bo jestem ogromnie ciekaw, jak ja mogę to wykonać. Tutaj, jak widzicie, nadal nie odbyta analiza, jeszcze połowa mnie czeka tej analizy. Na razie jest bez czyny, a tutaj ta budowa no idzie powoli. Jeszcze kawałek i będziemy tutaj w domku. No ale to jeszcze nie to miejsce. Tutaj jeżeli chodzi o sprzątanie, tak, kazałem posprzątać tutaj. No i po prostu się męczą, no ale nic. Sami widzicie, że to leci, bardzo leci powoli zadania. No tylko Save Mode może to wszystko ogarnąć, te bloki. A i teraz tak się zastanawiam. Na razie, jak widzicie, też cofnąłem minimalnie. Pomimo tego, że tam pracowałem nad przebudową, zauważyłem, że ogromnie straciłem na tym, bo nie miałem produkcji nagle prądu. Bo on po prostu był problem ogromny z wodorem. No i szybko musiałem to po prostu odbudować, szybko poustawiać z powrotem. I jestem teraz tylko generatorze węglowym i piecą na drewno, bo po prostu nie wyrabiało to wszystko. No ale tak to już czasami bywa, że człowiek najpierw zrobi, później pomyśli, no i na tym się to kończy. Dobra, chciałbym na przykład, żeby tutaj zbudowali mi tą płytkę. O, na przykład w taki sposób. Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Póki co lecę teraz z tą wodą izolowaną, bo tutaj mamy cały czas tą wodę do pociągnięcia. Jest kawał tej drogi, ale to lecimy surowcem, którego mamy pełno. Nie mamy żadnych przeszkód z tym. Tutaj dwutlenek węgla. No nawet się trzyma, tu już jest tlen, więc trzeba by to wyłączyć ten budynek, żeby nie było nadmiaru. No i powoli się wziąć może za tą część. Nie wiem, jeżeli chodzi o stację, no kurczę, brakuje mi. Choć w sumie teraz nie widzę, żeby mi brakowało. Tak, nie brakuje mi, bo mam tyle, no ale to jest gorąca miedź. Pasowałoby, żeby te obrazy w końcu ktoś ogarnął, tak? To wiecie co? Save mode, proszę cię, nie wiem co tam robisz, ale zrób to co tutaj.
A jeżeli chodzi o umiejętności, save mode, na przykład teraz u ciebie, no to już lepiej. Już wygląd nice, już jest nice, po prostu jest ładnie. No, jednakże mógłbym teraz to podnosić. No, zastanówcie, tutaj on na przykład widzę, że jest ogromnie przebita ta jego wartość, ta jego postać, więc to i tak mi nic to nie daje. No, taki haczyk, no cóż zrobić. No i dobrze, tutaj budują, to może mi w końcu zrobią ten kawałek, choć dziwię się, że dlaczego nadal tego piaskowca nie chcą tu ogarnąć. Smutek, smutek, no ale cóż. Dobra, jeżeli chodzi o obrazy, tutaj na pewno wymaga zadania. 13, jak dam ci 9? 12, jak dam ci pilne? Obecne zadanie, no i właśnie o to chodziło, żeby to było obecne zadanie save moda. Teraz zobaczymy swoją drogą, jak on tu przybędzie. Co on tam ma? I mamy stację drukowania, co jest blueprint, co mamy? Gotuje, operuje, bada, sprząta nasiona kaktusa pustynnego. Weźmiemy to, choć nie wiem, czemu ma mi to służyć, bo duplikantów póki co nie chcę. Sejmo, co ty w ogóle robisz? Budowanie płytek. Gdzie? A te płytki budujesz później dekoro... A, i teraz masz tak, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. O, jak pięknie maluje? Piękne malowanie, mu to idzie. Naprawdę trzeba go pochwalić w tym miejscu. Jak piękną robotę wykonuje. Tylko wiesz co, save mod? Jakbyś tak się troszkę wyżej byś poszedł. Co ty na to? Przenieść do na przykład, o, tu, to miejsce. Proszę troszkę, a nie, stąd ci wygodniej. A ja spróbuję cię inaczej, bo ja chcę cię dobrze uchwycić. Tutaj jak malujesz nasz obraz. O, i to będzie piękny obraz dla naszego duplikanta. Będzie po prostu rewelacyjnie pasowało do obecnej sytuacji. Co my tu robimy? Czyli jeden wielki kleks. Jak widzicie, jestem na dobrej drodze, żeby w końcu uniezależnić się całkowicie w związku z powietrzem od glonów, bo patrząc po tym, ile produkuje tego powietrza, to jestem, stwierdzam, zadowolony nawet bardzo. Niestety tam temperatura powietrza trochę ma do życzenia, bo niestety tutaj chłodzenie nie jest tak wystarczające, jakbym tego oczekiwał. Jednakże i tak jeszcze w przyszłości będę mocno eksploatował, mocno przebudowywał system chłodzenia, bo to chłodzenie, które tu używam, jest w ogóle niewydajne. Dlatego też będę na tym się zastanawiał w przyszłości. Póki co, powiem wam, jestem zadowolony. Tutaj okej, mam jakąś temperaturę 26 stopni, ale patrząc po ile tlenu, o nie, przepraszam, teraz troszkę mniej, ale patrząc ile tlenu tutaj, tak, mniej, bo oni tutaj zaczęli wędrować w tą część, dlatego, bo tutaj widzicie, nadal trwa budowa tego wodociągu, bo tej wody już tu jest coraz mniej, w końcu wiem, że tej wody braknie. Tak, tutaj przy okazji lawa mi mocno tutaj miedź wylewa, no i już nad zalewa, ale mimo wszystko. Co mi się jeszcze udało zrobić? Artysta z naszego save moda jest przedni. No patrzcie, jakie arcydzieła potworzył. Tutaj jakieś arcydzieło, wystrój. Patrząc po wystroju, no patrzcie, co, jak tutaj jest teraz pięknie. No parę jeszcze obrazów brakuje, ale tu już jest inna para kloszy. Jednakże patrzcie, to już jest w ogóle inny przedział tego niż było. Miałem jeszcze tutaj bloki lodu stawiać, ale coś nie styknęło, bo zaczęły mi topnieć, więc stwierdziłem nie. I właśnie ja wyglądam, jak widziałem te bloki, to dosłownie wyglądałem tak. W każdym razie, mimo wszystko jestem zadowolony z tego, co mi się udało się zrobić. Jestem zadowolony z tego, że tutaj tak wiele rzeczy oni ogarnęli. No i pozostaje mi tak naprawdę, poczekajcie, jeszcze tu uporządkuję te jajka. Tutaj jak widzicie, zostawiłem żaróweczki, żeby w końcu jeżowe kwiaty wyrastały mi tak jak trzeba. Bo chciałbym, przyznaję, mam pewien pomysł na temat hodowli tych shiny bugów. Natomiast czy mi to wypali, to się okaże. Mam nadzieję, że jednak tak i wszystko pójdzie w tym kierunku, aby jeszcze lepiej moi duplikanci byli zadowoleni. No i zobaczmy tak naprawdę, czy udało mi się troszkę podnieść jakość ich życia. No zobaczmy. W tym momencie mamy Great Hall, Natural Reserve, Standard Mill, Showers. Aha, czyli widzicie, za prośnicę nawet mam plus 3. No, to i tak jest ok. Medicore, serio? Tylko jeden punkt zdobyłem za to? No to trochę słabo, ale to i tak nic. Bioremy ciebie na inżyniera elektryka, bo chcę inżyniera mechatronika, aby budować te automaty. Pani GameFox, czy u ciebie się polepszyło? Nawet nie, nawet nie mówcie.
O to nawet sobie radzi, spoko. Marta. Marta nawet sobie poradziła świetnie, trzyma się z poziomu. No i trzeba by siłę. Siłę podnieść jej troszkę. I sądzę, że w stronę hydraulika opróżnienie rur. No, chodzi o tą siłę, żeby miała tą nośność. Więc to zostawiam. Tytusie, mój drogi. Czy ty możesz? Możesz. Uprawa roślin. Co byś ty mógł robić? Wiesz co? On i tak jest człowiek renesansu, więc póki co nic mu nie daje. Joshua. Joshua jest naszym prawie kosmonautą. Prawie. Ari. Ari, ty mogłabyś tutaj na przykład ulepszenie rolnictwo. Pewnie, że tak. Więc to ona będzie tutaj ogarniać. Burt. Burt jest trener egzoszkieletu. Atletyka będzie. Dobrze. Czyli pójdziemy w tym kierunku. Harold, Haroldzie, mój drogi, ulepszenie konstrukcja, będziesz nam budował. Zwłaszcza, że ty chyba masz nocnego marka, z tego co mi się wydaje. Harold, zobaczmy, harmonogram. Harold, nie, niestety. A, ale ma. I zastanawiam się, dlaczego ma jest w tym, skoro on jest nocnym markiem. Halo, ty, mój drogi ma, dlaczego tutaj się znalazłeś? Czy ja ciebie nie przedstawiłem w ogóle od samego początku? Okej, okay, no to faktycznie byłem w plecy z tym wszystkim. No nic. Katalina, badanie terenowe. Hodowla stworzeń. Pójdźmy w stronę hodowli. Zwłaszcza, że mamy ulepszona hodowla. Jak najbardziej. I tutaj badanie terenowe to muszą być punkty. I ma trener egzoszkieletu. Nie, ale na przykład zaawansowane badania. Super mocne kopanie. No dobrze, i pójdziemy super mocne kopanie. Super mocne kopanie. I tu pójdziemy w górnika poziom trzeci i takim to sposobem ogarnąłem. Mam nadzieję, że będą zadowoleni, będę chciał podnosić tą jakość jeszcze bardziej, łóżka im przerabiać, tylko najpierw muszę ogarnąć produkcję plastiku. A póki co, powiem wam, jestem ogromnie zadowolony z tego, że mi się to udało. No powietrze tutaj, powiem wam, jest naprawdę na fajnym poziomie. Tak samo wodór. Wodór się już tutaj widzę ładnie przytyka, więc nawet produkcja prądu mógłbym troszkę minimalnie do 120 nawet zwiększyć, żeby tego wodoru więcej. I produkcja prądu, jak widzicie, też już jest produkowana na dużych kablach. Już te oto idzie, bo w końcu stwierdziłem, dobra, dosyć tego, pora się trochę uniezależnić od węgla. Wodór też jest dobry. No i powoli będę likwidował, bo faktycznie musiałem to odbudować. Bo było ciężko, po prostu było ciężko nie posiadając tego. Zwłaszcza, że tutaj strasznie mi padały potworki. No ja tego nie chciałem. No dobra. Tutaj jeżeli chodzi o wodę, no to jeszcze troszkę. I co w kolejnym odcinku? Będę musiał naprawdę ogarnąć temat związany z tą miedzią. Bo naprawdę nie wiem, w jaki sposób mógłbym tą mieć. Widzicie, tutaj się wylewa nawet na boki. Tak, tu już na boki idzie. Tutaj mamy na przykład... A można by to mieć powoli eksploatować, zabierać póki ona jest chłodna. Dobra, nauczka na przyszłość, aby to mieć zabierać póki jest możliwość. Bo sami wiecie, że tu później ta temperatura po prostu rośnie. Ja muszę pomyśleć o tej miedzi następnym razem. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie na tym kanale, że jesteście, że towarzyszycie mi. Pamiętajcie także o łapkach, o subskrypcjach i o polecaniu dla tych wszystkich, którzy nie są na bieżąco. Oczywiście subskrypcja obowiązkowa, abyście nie zgubili żadnego odcinka. Natomiast za dziś wam jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Hej, hej!